przyjemność prowadzić spotkanie z panem Andrzejem Chyrzym, rysownikiem komiksów i scenarzystą Łodzianinem. Proszę o oklaski. Dobry. Znajdujemy się w szacownej instytucji, oczywiście w Łodzi. I na początku naszego spotkania chciałbym nawiązać do historii komiksu i również historii komiksu w Łodzi. Łódź przed wojną, dziś moglibyśmy powiedzieć, że Łódź przed wojną była stolicą polskiego komiksu ze względu na ilość publikacji, przede wszystkim koncernu prasowego Republika, który publikował, wydawał gazety codzienne, jak do dziś ukazujący się Ekspres Ilustrowany, a również pisma stricte komiksowe, chociaż wtedy nazywane były to historiami obrazkowymi czy filmami rysunkowymi, na przykład takim pismem był Wędrowiec. Łódź również dzisiaj jest stolicą polskiego komiksu. Od wielu lat organizowany jest festiwal komiksu. Wielu autorów pochodzi z Łodzi i tutaj tworzy, tak? Ekspres Ilustrowany, o którym wspominałem, drukował komiksy czy filmy rysunkowe przed wojną. Po wznowieniu działalności po wojnie również drukował paski komiksowe, co starsi pamiętają na pewno Wicka i Wacka. To bardzo znana postać w Łodzi i okolicach. Później drukowane były różne komiksy różnych autorów, w większości polskich. W Ekspresie Ilustrowanym drukowali klasycy polskiego komiksu Janusz Chrysta, Jerzy Wróblewski, Tadeusz Raczkiewicz i oczywiście nasz gość. Również drukował inny łódzki rysownik, pan Zygmunt Similak, tak? I chciałbym właśnie, panie Andrzeju, jako dziecko czytał pan komiksy właśnie między innymi w Ekspresie Ilustrowanym, tak? Te paski komiksowe, pewnie wklejał pan paski w zeszyty, tworząc własne książkowe albumy. Jak to jest po latach, gdy sam pan drukował komiksy w Ekspresie? Stał się pan tym autorem, którego inni podpatrywali. Jak to jest? Jak się pan czuł wtedy? Czy podpatrywali, to nie wiem. Ale zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym państwu i sobie coś pokazać, no i panu Bartoszowi, nie wiem, czy to czytał. To jest gazeta z 2004 roku, czyli lat temu naście. Jestem tu w znakomitym towarzystwie, bo jest tutaj pan Rosiński, Butenko, Kobyliński, Mieczysław Wyśniewski, Raczkiewicz, Kasprzak, no i jest moja skromna osoba w artykule króciutkim, że pan Andrzej Chyrzy drukuje w Ekspresie Ilustrowanym. I proszę państwa, ciekawostka, którą chcę wam powiedzieć po tych 13-14 latach. Tutaj jest koniec artykułu o mnie, a tu obok znajduje się artykuł o nowym, młodym, komiksowym, że tak powiem, krytyku panu Bartoszu Kurcu, który siedzi teraz koło mnie. Spotkaliśmy się po 13 latach. Gazeta jest z 2004 roku, teraz siedzimy obok siebie. Tak, autor tego artykułu z kolei przeprowadził wywiad, pytania ułożył, które znalazły się w książce Samotnik. Ale wracajmy do tego pytania. Jak pan się czuł właśnie jako autor, a nie jako czytelnik Ekspresu? Znaczy, jako autor wtedy byłem za młody, żeby się zastanawiać, że jestem rysownikiem, autorem, twórcą. Po prostu robiłem to, co lubię i co lubię do tej pory. Rysowałem rzeczy, które mi się podobały, ponieważ redakcja Ekspresu nie narzucała tematu, więc rzeczywiście wybierałem pod swoim kątem, więc dlatego jest taki rozrzut, taka tematyka. Natomiast no zbierałem. Oczywiście każdy zbierał. Każdy wycinał Raczkiewicza, każdy wycinał Kajko i Kokosza, każdy to gdzieś tam wklejał. Kto się interesował komiksem oczywiście. Ja akurat, kiedy zacząłem zbierać komiks, to było przez wizytę u wuja, który też zbierał odcinki Ekspresu Ilustrowanego. No i mnie tam szkrabowi dał, żebym pewnie starszym nie zawracał głowy, żeby sobie to obejrzeć. I od tej pory ten Ekspres Ilustrowany mi się przewijał z tymi paskami. Dlatego zacząłem w ten sposób też rysować, ponieważ wydawało mi się wtedy, że to jest jedyny sposób dla mnie dostępny, bo
wydawnictwa typu Klos, Podziemny Front, no już nie wspomnę o Żbiku, naszym kochanym, jedynym komiksie, który przetrwał tyle lat, no to było coś nieosiągalnego. Koniec lat 60., pierwszy odcinek, chyba 67 rok, tak? No ja gdzieś pamiętam, że stałem w kiosku przynajmniej 2-3 dni w kolejce, żeby dostać pierwszy odcinek Podziemnego Frontu, czy tam Klosa, bo wiedziałem, że się ma tam ukazywać w jakiejś tam kolejności. No i na co? No, jako dziecko pamiętam, że to czekało się w kolejkach, chodziło się, szukało po tych kioskach. Komiksy się kupowało na Górniaku, no bo tam można było kupować zagraniczne Tarzany, Batmany, Supermany i inne rzeczy. No to dodam tak, łódzkie drukarnie drukowały dla zagranicznych wydawnictw skandynawskich i niemieckich komiksy w ich językach ze względu na jakby tanią siłę roboczą. Ale drukarze no, troszkę wynosili, tak? I komiksy można było kupić właśnie no, nieoficjalnie w księgarniach, tylko na jakichś bazarach i tak dalej. Tutaj jest tytuł Samotnik i Western, no nie? W Łodzi, w tkalniach i w przemysłowej Łodzi Samotnik jako Western. Okazuje się, że pierwszym komiksem, który w ogóle narysowałem, był Winnetou, mój ukochany, którego czytałem tam do poduszki, pod poduszką. I do obiadu, i wszędzie. I to jest pierwszy komiks, który narysowałem. Notabene, nawet tutaj widać, są kalkowania pana Stanisława Rozwadowskiego z książek Wernica. No bo to wtedy było podstawa, kalkowanie. Tutaj się pewnie też gdzieś przewijają zdjęcia kupowane na słynnym znowuż Górniaku, gdzie były zdjęcia Winnetou i innych tam bohaterów filmowych i można to było kupić i oglądać. I no, no i co? No, czy się czułem jako ważny rysownik? No, nie wiem, profesjonalista, czy, tak? Nie czułem tego. Ja nie jestem uczony w sztuce rysowania. Jestem samoukiem typowym. Ja nigdy nie chodziłem na jakieś kursy, nigdy nie kończyłem szkoły plastycznej. To, że narysowałem rzecz, którą tu Państwo oglądacie, to jest wynik tego, że po prostu to lubiłem, siedziałem, traciłem na to czas, interesowałem się tym. I to można powiedzieć taki pracoholik, który coś tam stworzył i wybudował. A łódzkie wydawnictwa w latach 80. Wydawnictwo łódzkie albo łódzki oddział KAWU nie był zainteresowany współpracą z panem? To znaczy współpraca z Ekspresem Ilustrowanym trwała dosyć długo. I tutaj się ukazał, to chyba było do 84 do 89 roku. 89 rok, tam Samotnik styczny. Także to trwało tutaj w tych paskach i w międzyczasie ja owszem pokazywałem swoje prace w KAWU, pokazywałem swoje prace w Sporcie i Turystyki i dlatego Państwo, którzy szliście korytarzem, widzieliście tam Czerwonego Korsarza, widzieliście Robinsona Crusoe, Ostatniego Świadka, to są rzeczy, które są zrobione według scenariuszy wydawnictwa. To nie są moje pomysły. To dostałem scenariusz i według scenariusza rysowałem te komiksy. Tylko no, niestety ukazała się tylko w 80 dni do końca świata, a pozostałe z powodu, że tak powiem, reformy gospodarczej padły i nic z tego już się nie ukazało. Nie wiem, gdzie są oryginały, nie wiem, kto to ma. Po prostu praca przepada. Zostało mi parę kser zrobionych, które to Państwo widzą i to wszystko. A jak na Pana zainteresowania komiksem już w okresie dziecięcym, jakby Pan młodszy, tak, zanim Pan publikował w Ekspresie i później również jak już Pan publikował, jakby reagowali znajomi i rodzina? No jeszcze do niedawna komiks jakby nie miał dobrej opinii, tak? No wtedy to moja mama, która jest tkaczką, a tata majstrem na tkalni, to oni na komiks to patrzyli jak na coś dziwnego i w ogóle nie nadającego się do oglądania. Coś Państwu powiem, jak się interesowałem komiksem. To jest rok 76, ja jestem 57 rocznik, czyli mam tutaj 19 lat. Jest to komiks zrobiony według niesamowitego dworu pana Stanisława Nienackiego. I pomyślcie sobie Państwo, co 19-latek mógł z takim komiksem zrobić. Ja to narysowałem dla swojej dziewczyny na jej 19 urodziny. To chyba nie jestem normalny, mam jakieś odchylenia, bo inny by coś innego pewnie dziewczynie zaniósł. Ja narysowałem jej komiks. Także te zainteresowania były dłuższy czas i no i tak zostały do tej pory. Tutaj też, no jak inni się interesowali, tutaj niestety wtedy, i to mówię do młodych, piszcie sobie daty. Tylko dla ołów, film z Richardem Burtonem
Clintem Eastwoodem. Zrobiłem w formie zeszytowej też, no bo wtedy jeszcze jako dziecko rysowałem w zeszytach, nie myślałem jeszcze o jakichś większych. Koniec lat 60. Tak? No pewnie tak, no bo sam film jest chyba 69. No niestety, no, zeszyt 60 kartek, nie ma ani jednej daty. Jedynie tylko jak ktoś oglądał zdjęcia z ekranu albo z filmu, tam pan Józef kiwa głową, to taka była chyba wtedy plakat, no nie? Z tego jest zemrznięty, aż miło. W szkole na zajęciach, jak chcesz samochodami, nauczyciele nie zabierali zeszytów, szkiców? To znaczy, no z muzyki miałem truje tylko dlatego, że ładnie rysowałem nuty, natomiast z plastiki miałem piątkę, faktycznie. Bo rysowałem dużo, ale to też nie było takie, że, no mówię, ja jestem samoukiem, wszystkiego się musiałem uczyć. I pamiętam, tutaj są moi koledzy, koleżanki z klasy, że kiedyś były pamiętniki. Teraz to jest Facebook i te inne rzeczy, wtedy były pamiętniki. Dziewczyny przynosiły pamiętnik. To jak dziś pamiętam, że po czworokącie rysowałem podwórko, studnię z dyszlem, dom i jakąś stodołę z płotem, bo tyle potrafiłem narysować. Dopiero później z czasem nauczyłem się rysować róże, pamiętam, rysowałem róże nagminnie i konie w galopie, bo to też mi się podobało. Ale no na przykład tutaj jest komiks według japońskiego filmu Ucieczka King Konga, też z 60 chyba któregoś roku. I jak dobrze pamiętam, to ten komiks rysowałem na obozie harcerskim, co wywoływało to, jak tutaj pan mówi, takie zainteresowanie, bo ja wtedy miałem farby, kredki. Na stoliku kolegom, koleżankom na pewno się podobało. No, na stoliku przed namiotem, zamiast latać tam gdzieś po drzewach czy po czymś, rysowałem komiks Ucieczka King Konga. Także no, jako dziecko dużo tego narobiłem, dużo namieszałem. Tutaj też mam też ciekawostkę. Jako dziecko, już chyba nie, bo to jest 81 rok. No też ściągane aż miło, tylko proszę wziąć wtedy pod uwagę, że nie było Facebooka, nie było niczego. To jest wszystko robione tam z jednego czy dwóch zdjęć wiszących pod kinem. To jest Gwiezdne Wojny, część pierwsza. To akurat są moje rysunki, ale generalnie to Imperium kontratakuje i pozostałe części już ściągnął mój brat, ja poszedłem do wojska. No niestety, trzeba było odsłużyć. Jakby rysował pan z pamięci, tak? Tak, tak. O, no tu proszę, jak ktoś oglądał Imperium kontratakuje, to na pewno skojarzy chodzące żółwie, czyli czołgi z drugiej części. Także no, Te wszystkie ćwiczenia komiksowe, szkice, tak? Rysunki, niedokończone komiksy, no doprowadziły pana do właśnie później do Ekspresu. No. Jednym z pierwszych pana komiksów opublikowanych w Ekspresie jest Legenda o Łodzi, tak? Co pana fascynuje właśnie w historii Łodzi, w mieście? Jak miasto wyglądało dla pana dzieciństwa, a teraz? Co zostało z tej ziemi obiecane kiedyś przez Reymonta? Znaczy, za moich czasów Łódź to praktycznie się zaczynała na Górniakowo, kończyła się jak tramwaj skręcał w Aleksandrowską, teraz w Limanowskiego. I to już był koniec Łodzi, a wszystkie księgarnie praktycznie się znajdowały na Piotrkowskiej. No jak pamiętam, jak zacząłem od Przybyszewskiego i szedłem po kolei, to przechodziłem z jednej strony na drugą, żeby z jednej księgarni przejść do drugiej. I to no w każdej było co posiedzieć i co było pooglądać i poczytać. No komiksów wtedy nie było za dużo, trzeba przyznać. Nieliczne klosy, tak? No mówię klosy, ale to nie były w księgarniach, one były w kioskach ruchu według mnie. Bo to była podstawa wtedy, kiosk ruchu na rozprowadzanie czasopism i innych rzeczy. Także tutaj, no dlaczego Legenda o Łodzi? No interesuje mnie historia Łodzi, zawsze mnie interesowała. Czy akurat, no może dlatego myślałem, że jak pójdę do Ekspresu z Legendą o Łodzi, to się zainteresuje. Będzie łatwiej, tak? Będzie łatwiej, no temat tutejszy, że tak powiem, i nadający się, no nie wiem, no w każdym razie spodobało mi się to. Chciałem przekazać, jak to ta nasza Łódź jest, te prząśniczki, przędą, te nasze tkaniny i te inne rzeczy. I Państwo tam, którzy mają, to mają okazję zobaczyć te pierwsze części w pasku. No potem to mi się tak spodobało, że spróbowałem to przerobić na format A4. Nawet tutaj troszkę się pokusiłem, porobienie w kolorze szkicu, żeby przedstawić redaktorowi Ekspresu. No ale przypuszczam, bo też oczywiście byłem taki mądry, że nigdzie nie ma żadnej daty, że już nawiązał się kontakt z kawem albo ze sportem i turystyką i po prostu to odpadło, ponieważ rysowanie w formacie A3 czy A4
było całkowicie inne niż rysowanie w paskach dla ekspresu. Można było inaczej rozpracować stronę, inaczej zrobić. A tutaj no, temat Łodzi. No temat Łodzi podobał mi się, chciałem to przedstawić, chciałem to pokazać. Nawet kiedyś próbowałem, znalazłem taką książeczkę Legendę Łodzi. Chciałem to też przerobić trochę na komiks, ale no, nic z tego na razie nie wyszło. Na razie została tylko Legenda Łodzi. W zebranym samotniku innych opowieściach, to jest zbiór komiksów właśnie drukowanych w ekspresie, no widać, że poruszał się Pan po różnych gatunkach. Tak? Tytułowy komiks to jest western, jest tam opowieść grozy, przygodowa, fantasy, kryminał, ale tak wszystkie te komiksy oglądając, czytając, jakby dostrzegam, że chyba najbardziej fascynuje Pana przeszłość, tak? Odwzorowywanie przeszłości, detali architektonicznych, broni, strojów, tak? Co Pana fascynuje właśnie w historii, tak? Wielu autorów komiksów z kolei ucieka jakby w fantastykę, tak? W fantasy czy w science fiction. Co Pana fascynuje w historii? Znaczy, tutaj akurat popełniłem to w mojej fantastyce takiego pijanego Pandę i innych tam podobnych do wtedy Conana Barbarzyńcy. Już późniejszy komiks z 89 roku, ale to Droga do Walkiru, tak? No, tak, ale ze czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to był przypadek przy pracy, ponieważ chodząc po różnych wydawnictwach i oferując swoje rysunki, oni po prostu jako fantastyka powiedzieli, jak Pan coś zrobi takiego w tym stylu, no to Panu wydrukujemy. Natomiast rzeczywiście interesuje mnie historia, interesuje mnie szczegół, interesuje mnie, jak ludzie byli ubrani, jak ludzie się poruszali, jakie mieli domy. To jest ciekawe, to jest po prostu, my teraz zresztą widzę na teraźniejszym czasie, kiedy małe dziecko w piaskownicy jest z telefonem komórkowym i grzebie tam lepiej jak ja, bo ja się tam na tym niewiele znam, a ja przypominam czasy, kiedy dzwoniłem do Sportu i Turystyki, to dzień wcześniej szedłem i zamawiałem rozmowę telefoniczną do Warszawy. Przychodziłem na pocztę o 14 i krzyczałem: halo, Warszawa, tu, tak, tu, umówiamy się. I dopiero w ten sposób się umawiałem na wizytę, także to wszystko się zmienia, wszystko jest inaczej. Każdy inaczej podchodzi do tego, co się dzieje teraz, a to, co było kiedyś, jest ciekawe. Inny sposób myślenia w ogóle, inne zachowanie. Chyba teraz na przykład, nie wiem, czy Państwo oglądali Belle Époque i w tych materiałach, jak tworzono film, scenografka opowiadała, że mężczyzna nie wyszedł bez krawata, bez kamizelki i bez kapelusza. No kto dzisiaj nosi kapelusze? Wszyscy nosimy, widzę, że tam młodzież jakaś nosi kapelusze. Ale no mówię, no każda epoka, każde coś ma inaczej. Tu rysując hrabiego Monte Cristo, no niby prosta rzecz, tam jakieś czasy napoleońskie, bo to tak się zaczyna, kiedy go tam zamykają do tego więzienia w wieży IF. Ale to też, no jakie mundury, bo tam jest i z Turkami, i z Hiszpanami, i statki, i galeony, i szkunery, To może wspomnijmy, jak Pan właśnie zbierał te materiały ikonograficzne do tych historycznych komiksów, czyli właśnie z tego budynku, w którym jesteśmy. No tak? Jesteśmy tutaj i korzystałem z Biblioteki Uniwersyteckiej, biblioteki właśnie wtedy Ludwika Wolińskiego. No przychodziłem, niestety nie można było wynieść ksero, jeszcze wtedy nikt nie słyszał, przynajmniej jak zaczynałem, bo później to jeszcze to takie przepalone proszkiem się pokazywało, co można było zrobić. Ale ksera nie słucham, więc to jest, proszę Państwa, mój internet do rysowania komiksów. Przychodziłem tutaj, otwierałem książkę i na przykład jest szkic zrobiony krajobrazu, z którego ja w domu potem musiałem coś więcej zrobić. No i jest anotacja. Życie rodzinne na Krecie, pozycja książkowa 6639. Więc przychodziłem potem za 2-3 dni, kiedy już miałem naszkicowane. Według tego szkicu otwierałem pozycję 6639 i wtedy już dokładnie uzupełniałem oryginał tym, co było. Także to był mój, po prostu no, mój internet. Tu jest każde ubranie, każde to było opisane na jakiej książce, na której stronie, gdzie to można wykorzystać. Dzisiaj jest dużo trudniej, uważam, bo potrzebowałem rufę galeonu, żeby skończyć tutaj ostatnią opowieść, która jest. I tam akurat się rzecz dzieje na rufie, w
wcisnąłem Rufa, Galeon, XVII wiek, Morze Karaibskie, 11 tysięcy odpowiedzi mi się otworzyło, szukajcie teraz tej Rufy Galeonu i to akurat tego, co potrzeba. Także jestem przerażony, nie wiem, tam tak tutaj jest dużo młodzieży i oni się poruszają w ten bardzo prosty sposób, ja jestem przerażony. Otwierałem książkę na stronie 13, wiedziałem, że będzie zdjęcie i będzie to ten temat, który potrzebuję, natomiast internet jest coś niesamowitego. Za dużo nieraz. I powrócę. Wspominał Pan o współpracy z wydawnictwami z warszawskimi, tak? Sport i Turystyka i Krajowa Agencja Wydawnicza. Czyli nawiązał Pan kontakt z ogólnopolskimi wydawnictwami, podpisał umowy na narysowanie komiksów, których jeden ukazał się drukiem. Ukazał się drukiem adaptacja książki Juliusza Werna. 80 dni dookoła świata. Oryginał w gablocie jest wystawiony, jedna z plansz. A co z pozostałymi? Mógłby Pan coś więcej opowiedzieć o tamtych, których nie znamy, tak? Teraz tak, to akurat rzecz, która się ukazała, czyli 80 dni dookoła świata, jest drugim komiksem, który narysowałem. Pierwszy komiks, jeżeli Państwo tam zwrócicie uwagę, jest Robinson Crusoe, który się nie ukazał. Drugi komiks, który narysowałem, było 80 dni dookoła świata, a trzeci, który też tam jest okładka, był Czerwony Korsarz. Z tych trzech pozycji ukazało się tylko ta jedna. To seria klasyka przygodowa, adaptacja klasycznych powieści, tak? Adaptowniczych, tak. Przygodowych. I no tutaj odwagi nabrałem po Ekspresie Ilustrowanym. No wtedy już byłem po praktycznie wszystkich tych rysunkach, troszkę tam uchwyciłem tego klimatu. Wziąłem te swoje prace, pojechałem tam, wtedy teraz znalazłem w umowach, że to była pani Grażyna Paprocka w Sporcie Turystyce i ona mi mówiła, no to niech pan coś narysuje i to mijało tam miesiąc, dwa, trzy, pół roku, już nie pamiętam teraz, ale to chyba ze trzy lata straciłem. Czyli musiał pan jeszcze troszkę terminować, tak? pokazania prac z Ekspresu, oczywiście. Musiał pan wypróbować, tak? Oczywiście i tutaj państwu też pokażę ciekawostkę. Dostawałem próbne scenariusze, oryginalne scenariusze do oryginalnych komiksów, do których robiłem swoje wersje rysunków. Zrobiłem takich wersji chyba 4 czy 5, no tu akurat jedna mi została, no bo tego nikt mi nie oddawał. To jakieś historyczne, według mnie te hipotezy i coś takiego była taka o Grekach i o innych rzeczach. No i tam za którymś razem już przypuszczam, tak teraz, bo nie za bardzo kojarzę, ale za którymś razem dostałem jedną stronę znowuż, bo akurat się ukazał też komiks pana Szyszki i dostałem oryginalny scenariusz do tej strony. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jest cztery rysunki, tak jest w scenariuszu i ja się tego też trzymałem w pierwszej wersji, też zrobiłem cztery rysunki. Jakby pan mógł pokazać, to będzie finał, niech pan pokaże pana Szyszki. Także też tutaj to jest ten sam scenariusz narysowany przez dwóch autorów, dwóch rysowników. Tak? Oczywiście ja tego jeszcze nie widziałem, bo to było w trakcie produkcji, ja dostałem tylko kartkę z opisem. No ale coś mnie podkusiło i zamiast tych czterech zrobiłem coś takiego. To jest ten sam tekst, zachowany tekst, tylko rozrysowany już praktycznie na 12 czy więcej. Ukomiksowiony, tak? I przypuszczam, że po tym tekście dopiero Państwo w Sporcie i Turystyce uznali, że no być może do czegoś się nadaje i dali mi szansę, żeby zrobić pierwszy komiks, czyli żeby zrobić Robinsona Crusoe, którego rysowałem, tak jak Państwu mówiłem. Przychodziłem do biblioteki, wyciągałem obrazy, wyciągałem książki, bo wtedy ilustracji raczej tam Robinsona Crusoe nie kojarzę, że był zbyt dobrze poilustrowany, nie było z tego wziąć. Otrzymywał Pan pocztą, tak? Scenariusze, tak, wydawnictwa. A jakieś dyskusje ze scenarzystą, tak? Nie widziałem pana Weinfelda, bo to był akurat scenariusz pana Weinfelda, nigdy go nie widziałem, nie miałem okazji z nim nigdy spotkać się. Powiem państwu też taką ciekawostkę. Od pani Grażyny Paprockiej dostałem telefon chyba do pana Polcha, wydaje mi się, który był już wtedy po Funki Kowalu i po takim innym, no już był znaną postacią. I tak go próbowałem podejść, żeby mi coś podpowiedział, żebym pozwolił, żeby przyjechać do niego i spojrzeć na jedną planszę. No chyba go ze trzy razy tak wydzwaniałem, próbowałem się umówić, no i nie dał się umówić.
jednak bronił swoich praw autorskich i nie dało rady się coś na żywo nauczyć. Także jestem typowym samoukiem, niestety nie dało rady zacząć od kogoś innego. A właśnie, no to takie już typowo techniczne sprawy. No, dochodził pan jakby do tego wszystkiego sam, tak? Czyli oryginalne paski komiksowe, część z nich jest rysowana na Bristolu, ale to był Bristol niezbyt dobrej jakości w latach 80., tak? A część pasków komiksowych rysowana jest na odwrotnej stronie papieru fotograficznego. Ten Bristol z drugiej strony był znacznie lepszego gatunku, a dobrej jakości Bristol był w sklepach niedostępny. No, niestety. Jak pan na przykład na ten papier fotograficzny trafił, tak? Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wymyśliłem papier fotograficzny. W każdym razie... To, rozumiem państwo, z jednej strony papier był prześwietlony. Tak? Nie, to absolutnie od razu... A z drugiej rysowało się na odwrotnej stronie. Z czarnej folii od razu był wyciągany i cięty na paski, ale rewelacyjnie się robiło piórkiem na tym. Każda cieniutka kreseczka wychodziła cieniutka, natomiast na Bristolu, żeby nie wiem jaką cienką pan kreskę zrobił, zawsze dostawała nitek takich żyłek dostawała i się rozchodziła i niestety to no już przy tych rzeczach. Zresztą tutaj to nie ma chyba, ale tam te oryginały, które robiłem, te nawet 2-3, no to były już na planszach rzeczywiście z papieru fotograficznego robione. A jak pan odczuwał to przejście od rysowania komiksów dla Ekspresu, czyli paski komiksowe? Składające się z kilku kadrów, tak? A przejście do rysowania właśnie dla sportu i turystyki, czyli to była plansza komiksowa formatu A4 wydruku, czy jakby więcej miejsca pan zyskiwał, tak? Znaczy tutaj pojawia... pan coś zmienić w tym rysunku, tak? Tutaj się pojawiają dwie rzeczy, bo scenariusze do Ekspresu Ilustrowanego, chociaż też są zapożyczone, bo to jest i Hrabia Monte Cristo, i tam Chandlera Kryminał, no oprócz tego Samotnika, który jest rzeczywiście wymyślony czysto przeze mnie. No to na Łodzi. No ale to jest według rzeczywiście legendy, którą ktoś tam w jakiejś książce opisał, ja po prostu ją zilustrowałem. I tutaj ja musiałem takiego grubego Hrabiego Monte Cristo przerobić na te 50 czy 60 pasków, powyrzucać wątki, przecież Hrabia Monte Cristo przebiera się w 3 czy 4 postacie, w księdza, w kogoś tam jeszcze, bankiera, wiesz, tam to było nierealne, żeby go narysować w paskach w tak krótkim odcinku, więc musiałem z czegoś zrezygnować, coś wyrzucić i ja się nad tym męczyłem, natomiast ze sportu i z kabu dostawałem plansze, na które pan scenarzysta pisał, że Kowalski wchodzi z lewej strony, trzyma w prawej ręce kapelusz, a w lewej ręce trzyma kieliszek i to wszystko, i to, musiałem to tylko narysować. Chyba że robiłem coś takiego, co państwo widzieli, że z 4 rysunków według swojej fantazji coś tam dodałem, jakiś ruch ręką, jakąś perspektywę i z 4 rysunków robiło się 12. Natomiast generalnie to było dużo prostsze, bo jest o wiele prościej siedzieć i narysować coś, kto ktoś wymyślił. Bo jak pamiętam robienie scenariuszy, a to ten scenariusz był zrobiony, potem znowuż był zrobiony, potem znowuż był zrobiony, a jak jeszcze się wziąłem do rysowania, to i tak jeszcze rysowałem inaczej. I traciłem czas na kombinowanie, jak to zrobić. Natomiast tutaj dostawałem 32 strony, które pan Weinfeld czy tam inny scenarzysta opisał. Trzymałem się tego i to wszystko. Czy jakąś zwrotną informację otrzymywał pan od czytelników? Czy to zarówno czytelników Ekspresu, czy w sporcie i turystyce? Czy... No nie, no wtedy Facebooka nie było, że wszystko zaraz było na internecie. Ale do gazet czytelnicy pisali listy. Nie pamiętam, żeby tam coś trafiało do mnie, ale widocznie reperkusje były takie pozytywne, skoro redaktor naczelny Ekspresu w dalszym ciągu, bo pytał się, czy coś chce i nie narzucał nigdy tematu. Podejrzewam, że takie listy były, bo na przykład inny rysownik, pan Tadeusz Raczkiewicz, który drukował w Świecie Młodych, bardzo dużo listów przychodziło do gazety Świat Młodych od czytelników z pochwałami, z pytaniami, kiedy następne komiksy. Tymczasem autor nigdy nie wiedział, że takie listy otrzymywała gazeta, tak? Dopiero dowiedział się jakby o tym po latach od redaktora, który w innej rozmowie z kimś innym jakby powiedział to, tak? Więc podejrzewam, że w Ekspresie mogło być podobnie. Może i tak było, tylko proszę wziąć pod uwagę, że na 6 czy tam 8 stron Świata Młodych to była jedna wielka kolumna do samych komiksów, czyli to było tam powiedzmy 20% gazety, natomiast w Ekspresie komiks był tylko paseczkiem, jakimś tam urozmaiceniem i być może bardziej, że to było tylko lokalne, więc
No nie wiem, no byłoby to pewnie no jeszcze, miłe. Jeszcze miał przedrukowane pan komiksy w gazecie Kieleckiej, tak? Samotnik no, tak, był przedrukowany tam redaktor naczelny Ekspresu Ilustrowanego prawdopodobnie zadzwonił do kolegi po fachu z Kielc i tam się ukazał chyba Hrabia Monte Cristo i Samotnik bodajże.